W poprzednim odcinku straciłem moje wszystkie super moce i w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że uda mi się jakoś je odzyskać. Siemano na wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jestem na naszym kurde grzybowym terenie, prawda? Tutaj tam, o tam w tle patrzę nawet co widać, patrzę tam widać więzienie nasze kurcze tutaj, prawda, serwerowe. Jak widzicie jestem na grzybowym terenie, ponieważ biegnę właśnie w stronę... czekajcie, w tamtą stronę, bo już się pogubiłem, w którą stronę mam biec. Biegnę znowu do kopuły, do mojego klona, ponieważ muszę mu zanieść trochę żarcia. Już go dawno nie odwiedzałem, bo w sumie byłem tam... Wczoraj jakoś, no. Wczoraj byłem u niego, było u niego średnio i musimy mu zanieść znowu jedzenie. No picie myślę, że ma, no bo tam jakaś woda jest, chociaż w sumie... tam ta woda też może być lekko, prawda, jakby to powiedzieć, radioaktywna, więc przydałoby mu się też w sumie ogarnąć. Jak widzicie, ogarnąłem sobie też flaki, żeby już mieć, bo flaki to jest rzecz po prostu najważniejsza na tym serwerze, to trzeba mieć. Tylko, jak widzicie, nie mam wiaderka, co jest trochę minusem i nie będę w stanie mu przynieść wody, więc w sumie wodę może przynieść ją następnym razem, ale chociaż ten chleb przydałoby mu się zanieść. Tutaj jakieś płyty w ogóle, co tu się wydarzyło? Co tu jest za tabliczka? Obudźcie mnie? Co? Dobra, tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Nie ma tu żadnego wiadra, a tu co to? Prywatna plaża Paliona. O, tu jest jakieś picie. To... Zapożyczę, zaniosę to, żeby miał co pić w ogóle. Będzie miał jakieś napoje gazowane chociażby. Dobra, no ta kopuła wygląda strasznie przeraźliwie, nie da się tego ukryć. Ale dobra, zanim tam przejdziemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Załóżmy, że nie wiem ile może być łapek w górę. Myślę, że tak z... 2500 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z ratowania mojego klona. Nie wiem, zobaczymy, czy uda wam się dobić. To jest już wasza sprawa, czy wam się uda, czy nie. Ja mam nadzieję, że wam się uda, no pokażcie swoją moc. No i dodatkowo możecie wbić nasze w shopa i na, prawda, mojego Instagrama. Dobra, słuchajcie, wchodzimy do tej kopuły. Nie ma to tamto, trzeba tam wejść. Po raz kolejny mamy wszystko, szczelny skafander, jest chyba szczelny, tam widać w ogóle podem... Tam widzicie, patrzcie, ja tam mam twarz normalnie moją, więc ja normalnie to jestem ja dalej. Dobra, uwaga, wchodzimy. Ja już nie chcę tu więcej przebywać, ale dobra, musimy tutaj być jakoś. Przechodzimy przez te drzwi, tu, prawda, dezynfekcja musi być. Nie widzę nigdzie mojego klona, ale gdzieś tu powinien być. Dobra, uwaga. Dezynfekcja normalnie, prawda, działa. Działa i przechodzimy dalej, uwaga, jesteśmy. Okej, dobra, jesteśmy już w kopule. Trzeba teraz znaleźć mojego klona. Ja mu kazałem siedzieć tutaj w tym jego bunkrze, więc mam nadzieję, że on tutaj... Czemu to jest otwarte? Jeżeli on wyszedł z tego bunkra, to przecież ja mu naklepię za to, co on tutaj wyczynia. Dobra, zejdźmy tu na dół, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jest tutaj? Halo, klon. Halo. No nie ma go. Nie ma go tutaj. Nie ma go tutaj zdecydowanie, musimy stąd niestety wyjść. Krzysiu, powiedz mi, ja dam ci chleba w zamian za to, czekaj, w ogóle pokaż, jakie ty masz oferty. Za papier emerald, o kurczę, a tu za papier zniezniszczalność 2, wow, ale ty jesteś kurczę szczodry, ja nie wierzę w to. Dobra, powiedz mi za chleba ci daję. Gdzie jest klon? Czemu milczysz? Powiedz, gdzie jest klon? Zastanawiasz się. No, jak będziesz wiedział, to mów. Dobra, no niestety Krzysiu nie wie, gdzie jest klon. Tutaj on jedyne, co potrafi powiedzieć, to ja nie wiem, gdzie jest klon. Dobra, musimy w takim razie sami go znaleźć. Już musimy gdzieś go tutaj wyhaczyć, że tak to ujmę. Dobra, halo, klon, tu jest posterunek policji. Na posterunku policji jest? Tu jest w ogóle jakaś skrzynka, może akurat będzie woda, to byśmy mu wiadro z wodą, to byśmy mu przynieśli. Ale chyba raczej średnio. Chociaż jakbyśmy znaleźli cokolwiek, jakieś żelazo czy coś, to może byłoby łatwo. Ja zobaczę może u kloca w tym jego, prawda, domku, czy tam przypadkiem. O, tam jest klon! Tam jest klon. Dobra, czekajcie, ale zanim co, bo ja chcę mu niespodziankę zrobić ładną z tymi. O, mamy tutaj. To jest idealnie. Dobra, tu, czy masz tu jakieś żelazo, kloc? Kloc, czy ty miałeś jakieś żelazo, proszę? Emeraldów ile ma klot? Co jest grane? Dobra, ale mamy przynajmniej tą szklaną butelkę na wodę, więc w sumie to już jest jakiś plus. Czemu on ma w ogóle skrzynię pułapki? Nie rozumiem tego. Dobra, trudno. Tu też nic. Dobra, lecimy w takim razie szybko jeszcze wyjść poza kopułę, żeby załatwić mu czystą wodę, bo przyda mu się czysta woda na pewno do tego, żeby tutaj jakoś przeżyć normalnie. Więc normalnie szybko sobie, bo tu tej wody nie możemy zabrać, bo ona jest na bank radioaktywna. Czekajcie, tu jest wyjście. Już się pogubiłem. Dobra, szybko wyłazimy. No nie tak szybko, bo tutaj ta dezynfekcja trochę trwa. Dobra, musimy to zamknąć. Dezynfekcja, otwieramy to, przechodzimy i lecimy po wodę. Dobra, uwaga, lecimy po wodę, żeby już mieć... Czekajcie, wykorzystam tego flaka. Jezu, jak ja dawno flaków nie używałem, naprawdę. Dobra, jesteśmy już przy wodzie, uwaga. No idealnie, bierzemy mu wodę. Mamy butelkę wody. Mam nadzieję, że jest chłop spragniony, bo
Postarałem się, żeby miał co pić. Dobra, uwaga, przechodzimy tu znowu. Lecimy tu zamykamy to. Dezynfekcja, oczywiście tu przechodzimy dalej. Zamkniemy te drzwi, żeby tu się nic nie wydarzyło złego. Dobra, i lecimy w takim razie do klona. On tam był koło tych, koło domu kloca, coś tam z owcami robi. Wow, jak tu szybko jestem, ej. Gdzie on jest teraz? Nie ma go tu, przed chwilą tu był. O, jest tam. O, klon. Siema klon, jak tam się trzymasz? Masz chleba trochę, bo postanowiłem ci przynieść, masz tutaj butlę wody. Jak się trzymasz? Dobrze się czujesz? Bo widzę, że z tobą jest coraz gorzej. Co ty tu robisz, kim? Nie, zostaw mnie! Co ty robisz? Zostaw mnie! Dlaczego ty mnie bijesz? Co, kim jesteś? Kim ty jesteś? Przyniosłem ci żarcie! Przecież jestem twoim, kurczę, oryginałem! Proszę mnie nie bić! Gdzie ty jesteś? Nie znam cię. Jak mnie nie znasz? Co się z tobą dzieje? Przecież ja... Nie, co? Wow, zostaw mnie! Czekaj, zostaw mnie! Co ty robisz? Odwal się ode mnie! No bo ty mnie bijesz! Co jest z tobą nie tak? Zostaw mnie! Czekaj, idę do Biedronki się schować. Nie wiem, kim jesteś. Jak nie wiesz, kim jestem? O, tu jest idealny... Co tutaj w ogóle robisz? Gdzie uciekasz? Przyszedłem ci pomóc! O, nie gonisz mnie dalej! Zostaw mnie! Czy możemy porozmawiać normalnie? Co? Co mówisz do mnie? Że znam to miasto jak własną kieszeń. No dobra, ale zostaw mnie! Możemy porozmawiać? Czemu mnie nie pamiętasz? Jak to jest możliwe, że mnie nie pamiętasz? Nie pamiętam, kim jesteś. Dobra, to jest coś podejrzanego. Chodź, idziemy. Ała, no nie bij mnie! Kurde, bijesz mnie ciągle! Jeszcze mnie zabijesz. Zostaw mnie, no czemu mnie gonisz? I ty chcesz. Jak jestem wolny bez tego. Co porozmawiaj? Pa, widziałeś to? Jak znikłem? Pa! Pa, jak idealnie na to okno wskoczyłem. Chodź tu. Dobra, porozmawiajmy na spokojnie, bo ty jesteś jakiś agresywny, nadpobudliwy się stałeś. Tu patrz, masz jeszcze... Patrz, chcesz napoje gazowane, zimne, mrożone? Fantunia. No normalnie, Blaze się nazywa. Co? Co, jaka... Jaka slime soda? Co? Nie! Slime soda, ale to jest... Nie wiem, co to jest... To nie pij tego. Ale tam jest Enderfish, no kurczę, widzisz? Perkola. To by sobie wypił, co? Mam creeper kolkę, no. No, ślinka cię... Dlaczego ty mnie ciągle bijesz? Zostaw mnie! Czego tu szukasz? Czego tu szukam? Niczego tu nie szukam. Szukam. Po co tu przylazłeś? Przyszedłem ci pomóc, przynieść rzeczy do żarcia i jakieś inne rzeczy. Pomóc, nie potrzebuję twojej pomocy. Ja... No... Ta, w ogóle. A patrz, co się z tobą dzieje. Co się z tobą dzieje? No, zobacz jaki jesteś. Cały zakrwawiony, jakiś zielony się robisz. Nie. Co jest z tobą nie tak? Wszystko w porządku. Co ci jest? Dlaczego tak się telepiesz? Wszystko w porządku. Co? Klon! Ogar! Ej, dlaczego? Ej, teraz to zauważyłeś, że masz wszystkie oczy czerwone! Z każdej strony! Ja nie mogę, dobra, zostaw mnie! Co? Nie, ja już, tak, już wracam, zostaw mnie! Czekaj! Wracaj, skąd przyszedłeś? Gdzie ty biegniesz? Dobra, ej, dobra, musimy stąd uciekać, słuchajcie. Bo z tym klonem dzieją się rzeczy straszne. Dobra, lecimy do wyjścia normalnie. Jakoś bokiem to przejdę, bo nie chcę tutaj normalnie... Nie chcę zakłócać jego spokoju. O nie, my tędy nie przyjdziemy. Co jest grałem? Czekajcie, musimy tu się przestrzelić. Czekajcie, gdzie tu? Tam. Dobra, uwaga. Pum. Dobra, jesteśmy tu. Wychodzimy. Dobra, idziemy już stąd. Nie ma co tutaj spędzać dłużej czasu, bo to jest jakieś nawiedzone miejsce. Dobra, jesteśmy już przy wejściu. Co ty robisz tu? Ała, jak się wstraszyłem! Nie, zostaw mnie! Ała, jak mnie bijesz! Ej, dobra, musimy się gdzieś schować, bo ten klon jest nawiedzony jakiś. Ten klon jest nawiedzony, on mnie nie chce stąd wypuścić. Powiedział mi, że mam wracać skąd przyszedłem, a teraz jak chcę wyjść, to on nagle nie, masz zostać. Dobra, to jest dziwne, dobra, musimy sobie znaleźć jakąś kryjówkę tu na niego. Mam nadzieję, że nas nie znajdzie, dobra, jestem teraz koło... Gdzie jesteś? Wracaj. Kloca, o Jezu, jak on jest przerażający. Gdzie jesteś? Dobra, czekajcie, nie, cicho, uciekamy. Gdzie mam się tu schować? Gdzie się schować? Ej, dobra, wiem, schowamy się. Nie, dobra, on jest nawiedzony. Chowamy się do domku diamentowego. Tutaj będziemy bezpieczni, mam nadzieję. Dobra, jesteśmy już w środku. Mamy spokój. Co mi widziałeś? Widziałem cię. Czekajcie, gdzie on jest? Musimy go zlokalizować. Gdzie on jest? Czuję. Gdzie on jest? Jaki on jest nawiedzony? Dobra, ja tu nie chcę przebywać dłużej, widzowie. To jest rzecz jakiś dramat, tego nigdzie nie widzę jeszcze. Gdzie on jest? Puk. Co puk? Cześć. A, Jezu, zostaw mnie! Jezu, jak się wystraszyłem! Zostaw mnie!
Nie, 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 zostaw mnie, proszę. Dobra, czekajcie, musimy się gdzie indziej schować. Ła, zostaw mnie! Zostaw mnie! Ej, dobra, jakbyśmy się dostali tam na tą górę. O nie, to tam się raczej trudno. Dobra, cicho, cicho, zostaw mnie. Dobra, lecimy szybko do mojego domku. O, patrzcie, o, i tu nas nie dorwie, bo tutaj nie ma jak przejść. Ej, w ogóle jak te pnącze śmiesznie wyglądają. Tak nie wyglądały w ogóle, dobra, idzie. Udaj, a to już są stare. Dobra, jesteśmy w moim starym domku. Boże, jakby tu dawno nie było w tym domku. Dobra, mam nadzieję, że tu jesteśmy bezpieczni. Mamy tu jakieś rzeczy, co nam pomogą w walce czy coś. Mamy jakiś strzał, jakiś łuk by się przydał. Jest tu coś? Proszę, łuk. Jakiś jeden niewinny łuk. No nie, nie mogę. Dobra, czekajcie, idziemy tu gdzieś zobaczyć jeszcze innych skrzynek. Tu nic nie ma. Idziemy tu, gdzie on jest. Gdzie on jest? Muszę go zlokalizować. Dobra, zgubiłem go. Chyba go nie ma. A tam jest, tam się coś paliło w moim garażu. Ej, dobra, to jest straszne. Schodzimy tu, czekajcie, zobaczmy w ogóle. Nie tutaj, musimy zejść tu. O nie, bo może przez garaż chcemy tu przejść do mnie. O Jezu, nie, zostaw mnie. Dlaczego? O, ła, jak mi za dużo brakuje. O nie, jaki on jest chory, masakra. Dobra, czekajcie, przejdźmy tędy, tu. Dobra, jesteśmy uratowani, dobra. Ty uciekasz. No nie, dlaczego ty mnie gonisz? Zostaw mnie! Dobra, uciekamy stąd, już nie ma co tutaj dłużej przebywać. Uciekamy stąd, idziemy do wyjścia. Ła. Czekajcie, on tu biegnie do mnie, dobra, szybko, dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Dobra, on nas na pewno teraz nie dogoni, już teraz, dobra, mamy spokój. Uda nam się uciec, dobra, uciekamy, już tutaj nie chcę dłużej przebywać, nie chcę tu już dłużej być. Nie, muszę zamknąć też widzę, tu przyjdzie. Dobra, zamykamy. Gdzie on jest? Dobra, dezynfekcja szybka. Dobra, udało nam się uciec. Tu szybko te drzwi trzeba zamknąć. Dobra, udało nam się uciec. Gdzie on jest? Udało nam się go zgubić? Udało nam się go zgubić. Dobra, a tam biegnie. Patrzcie go. Dobra, klon, musisz się tu uspokoić jakoś. Musisz się uspokoić. Bo... ja tu przyjdę, wrócę następnym razem, idź do swojego bunkru i się uspokój, rozumiesz? Co się z nim dzieje? Nie, jest... nawiedzony. Dobra, nie, zostaw mnie, dobra, ja stąd uciekam, nie chcę już tutaj dłużej przebywać. Zostaw mnie, dobra, uciekamy, nie chcę tu już dłużej być, mój klon jest jakiś dzisiaj nie swój jest dzisiaj, więc musimy wrócić z powrotem do naszej wioski. O nie, bo tu mnie te zombiaki martretują jakoś dziwnie. Dobra, przelećmy na drugą stronę, o, przelecimy idealnie, to blisko by było i byśmy przeskoczyli. Dobra, lecimy z powrotem do wioski, tutaj już nie ma co dłużej przebywać, mój klon jest jakiś chory, jest z nim coraz gorzej. O nie, teraz tu przez tą wodę musimy jakoś się przedostać, to jest najgorsze. Proszę, co nas czeka teraz, czekajcie, tu wystrzeliwujemy się, to jest jakiś jedyny sposób na to. O nie, jak my będziemy długo płynąć, byle do wyspy. Jezu, jak tu jest ciemno strasznie, jeszcze nie mam żadnej, jak to się mówi, pochodni. Jak tu jest głęboko, nie. Przeżyjemy? Czekajcie, musimy się wystrzelić tam. Nie, szybko. O nie, proszę, nie utop się, nie. Dobra, przeżyliśmy. Ej, dobra, to jest nawiedzone, ja nie wiem, tu trzeba jakiś koniecznie most zrobić, żebyśmy mogli przechodzić, bo przecież takie chodzenie z wioski tutaj to nam zajmie wieki, totalnie wieki. Dobra, skończę tutaj odcinek na tej wyspie, nie ma co, trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku, już jutro o godzinie 19:19 i... mam nadzieję, że uda nam się znaleźć jakiś lek na mojego klona, ponieważ jest z nim coraz gorzej.